Witam serdecznie Pani Dyrektor. Dzisiaj na terenie szkoły odbywają się egzaminy gimnazjalne. Ilu uczniów przystąpiło do tego testu? Do egzaminu przystąpiło 100 uczniów na 101 osób, które mamy na liście. Jedna uczennica nie realizuje obowiązku. Spodziewaliśmy się, że będzie nieobecna. I taki dzisiaj status otrzyma nieobecnej. Pozostali uczniowie zostawili się w 100%. Jak wyglądało skompletowanie komisji? Czy są to nauczyciele, którzy uczą normalnych przedmiotów, czy tak jak w większości kraju są to katecheci i księża? Religia też przedmiot. U nas to wygląda tak. Są to nauczyciele naszej szkoły, ci, którzy powinni być nauczycielami naszej szkoły. Również katecheci, ale nie tylko. Są też nauczyciele, którzy przede wszystkim stawiają dobro dziecka na pierwszym miejscu. I tym nauczycielom bardzo dziękuję za ich postawę dzisiejszą. Mamy oczywiście obserwatorów z zewnątrz, najdalej z województwa warmińsko-mazurskiego. Wspomógł nas jeden pan, który jest psychologiem w tamtym województwie. Również w naszych komisjach zasiadają księża, ale to dlatego, że ksiądz Mariusz Klinkowski jest naszym pracownikiem, a ksiądz Kamil został oddelegowany przez dyrektora zespołu szkół w Wierzchowie. Więc są to nauczyciele, którzy mają uprawnienia pedagogiczne. Nie sięgaliśmy po emerytów, nie musieliśmy. Dzisiaj język polski, tak? Czy uczniowie obawiają się tego przedmiotu? Czy rozmawiała Pani z uczniami? Jakie jest ich nastawienie do egzaminu? Dzisiaj historia WOS i język polski, bo mamy dwie części. Cała część humanistyczna. Rozmawiałam dzisiaj rano z uczniami, trochę bardziej wypoczęci, bo dwa dni, więc tego stresu może tak nie zdążyli jeszcze odczuć. Mam nadzieję, że są dobrze przygotowani i myślę, że co roku przygotowani są tak samo. Mamy kadrę pedagogiczną, która ten egzamin przygotowywała od 20 lat, więc myślę, że uczniowie są przygotowani. Rozmawiałam z nimi o tej atmosferze, która niestety temu towarzyszy, ale fakt, że zapewnialiśmy od początku, że nam uda się egzamin przeprowadzić, powoduje, że uczniowie są w dobrych nastrojach.